Słowo za słowo. Poranny gość, radia RDN Małopolska. Gościem radia RDN jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy radia RDN. Wczoraj odwiedził pan budowę w obwodnicy Tuchowa. Prace na obwodnicy przebiegają zgodnie z planem. No i kiedy otwarcie, wcześniejsze zapowiedzi mówiły, że jeszcze w tym roku. Odwiedziłem obwodnicę Tuchowa, ale wcześniej wizytowałem most, potężny, budowany most na, w ciągu zwanej sądeczanki w ciągu drogi krajowej nr 75. Ten most zlikwiduje taki bardzo niebezpieczny fragment sądeczanki to jest most w Kurowie później przejeżdżałem, byłem w powiecie tarnowskim, wizytowałem 17-kilometrowy odcinek przebudowywanej drogi przez powiat tarnowski tutaj powiat skorzystał z rządowego funduszu rozwoju dróg, no i, w, i także byłem w Tuchowie i Tuchów, nie ukrywam, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, bardzo pozytywne wrażenie, bo Wszędzie tam, gdzie powstaje obwodnica, to wszędzie tam jest ta nadzieja na zmianę jakości życia mieszkańców, ale szczególnie na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Mam nadzieję, że jak mówił jak mówił pan marszałek Łukasz Smułka w, w, w tym roku, do końca tego roku pojedziemy obwodnicą Tuchowa, a to już jest wielka rzecz wielka rzecz szczególnie dla, dla tych, którzy tkwią w korkach każdy wtorek, bo mówiono mi tutaj o tym, że odbywają się tutaj targi, ale zresztą każdy inny dzień tygodnia, jak w wielu miejscach w Polsce obfituje w takie godziny, w których praktycznie ruch na drogach stoi. Panie ministrze, zostańmy w temacie obwodnic. Wschodnia obwodnica Tarnowa. To temat, który elektryzuje mieszkańców już w zasadzie od kilku lat. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad wyliczyła, że miasto musi dopłacić 338 milionów złotych. Prezydent Roman Ciepiela mówi, że miasta nie stać na taki wkład. Marszałek województwa Witold Kozłowski mówi, że jednak tutaj połączenie z autostradą A4, ten łącznik jest inwestycją ważniejszą. Panie. Ministrze, ministrze czy rząd pomoże Tarnowowi w wybudowaniu tej wschodniej obwodnicy podtrzymujemy deklarację przygotowywaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych która jest instytucją rządową przygotowywała 2015 2016 roku tą inwestycję i my na pewno wypełnimy swoje deklaracje zrealizujemy wszystko to co należy do Inwestora rządowego, bo przypomnę, że ustawa o drogach publicznych jasno i wyraźnie określa, że strona rządowa może inwestować na drogach krajowych poza granicami administracyjnymi miast prezydenckich. Takim miastem jest Tarnów. Zgodnie z zapisami tej ustawy, inwestycje na terenie, w ciągu dróg krajowych, na terenie miast prezydenckich, finansuje w 100% miasto. I wydaje się, że pan prezydent dzisiaj zapomniał o tym, o czym mówił jeszcze w 2016-2017 roku, deklarując, że miasto zrealizuje swoją część, a państwo, rząd zrealizuje. Przypadającą na niego część to jest 46%, bo taka długość obwodnicy przebiega poza granicami administracyjnymi Tarnowa, i to spoczywa, ta realizacja spoczywa na barkach rządu, i my jesteśmy przygotowani. Jesteśmy gotowi do tego, żeby realizować tę inwestycję. Natomiast miasto musi tak jak to. Przepraszam, tak jak to deklarował wcześniej prezydent, i jak określa to ustawa, zrealizować tą inwestycję na terenie miasta, na terenie administracyjnym miasta. Powinno mieć to odzwierciedlenie w wieloletnim programie finansowym, tzw. WPF-ie. Wiem, że. Takich zapisów WPF Tarnowski nie posiada. Jestem zdziwiony, bo to przecież nie inwestycja jednoroczna. Taką inwestycję realizuje się w przeciągu kilku lat, więc koszty rozkładają się na kilka lat, a nie są wymagalne w ciągu jednego roku. I tutaj, żeby sprawa była jasna, żebyśmy się nie przerzucali słowo do słowa albo słowo za słowo. Wszyscy prezydenci wszystkich miast prezydenckich w Polsce znają ten mechanizm i wiedzą, że tak właśnie e, tak działa ustawa o drogach publicznych w kontekście realizacji inwestycji drogowych w ciągu dróg krajowych w miastach prezydenckich. I to nie jest jeszcze raz powtarzam sprawa uznaniowa, ale my po prostu nie mamy innego wyjścia, my nie mamy innej możliwości i musimy realizować to przedsięwzięcie zgodnie zresztą, jeszcze raz powtórzę, z ustawą zaleniami z przed pięciu lat. Jeszcze jedna jedna uwaga. Sięgam pamięcią wstecz. Przypominam sobie, że jak dobrze pamiętam, to ze strony prezydenta miasta pojawiały się takie zdania, z których można było wnioskować, że to rząd nie jest przygotowany do realizacji tej swojej części, że to rząd tą swoją część opóźnia. Wygląda na to, że jest zgoła zupełnie inaczej. Czyli panie ministrze, jaki konkretny krok w tym momencie oczekuje pan od prezydenta Romana Ciepieli? To jest zapis w wieloletniej prognozie finansowej tej inwestycji, tak? I nie jestem tutaj, nie czuję się kompetentny, nie czuję się upoważniony, żeby dedykować panu prezydentowi, co kolejne kroki, kolejne decyzje, które ma w, tym, w tej materii podjąć. Pan prezydent i sztab jego ludzi wie, wiedzą, co. Teraz powinni uczynić, żeby ta inwestycja doszła do skutku. My chcemy wybudować obwod, wschodnią obwodnicę Tarnowa. Chcemy ją wybudować mieszkańcom Tarnowa, mieszkańcom regionu i wszystkim tym, którzy przez Tarnów przejeżdżają e, tranzytem. To jest nasz cel. Nie jest celem wybudowanie tej inwestycji dla pana prezydenta, dla radnych czy dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla rządu. Nie, my chcemy tą obwodnicę wybudować zgodnie z obowiązującymi przepisami. E, jeszcze raz powtórzę zapisy ustawy o drogach publicznych, dzieląc się e, Kosztami i zakresem realizacji tej inwestycji zgodnie z zapisami ustawy. Miasto realizuje swoją część w terenach administracyjnych miasta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w imieniu rządu realizuje tą inwestycję poza granicami miasta. Miasto 54%, w tym przypadku obwodnicy, wschodniej obwodnicy Tarnowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w imieniu rządu 46%. W grudniu tamtego roku otwarty został most w Borusowej, strategiczna inwestycja, która łączy dwa województwa, Małopolskie i Świętokrzyskie. To spowodowało jeszcze większy ruch samochodów ciężarowych, zwłaszcza przez Żabno, przez centrum miejscowości. Czy są już jakieś konkretne plany, kiedy obwodnica z kolei Żabna ma powstać? To pytanie rekomendowane, kierowane do pana marszałka Województwa Małopolskiego, ale też z zarządem Województwa małopolskiego, małopolskiego jesteśmy w takim permanentnym, stałym kontakcie, takim pozytywnym. Zresztą, jak z wieloma innymi samorządami, z dziesiątkami, setkami, tysiącami samorządów w Polsce. W przypadku żabna wiem, że prowadzone jest przygotowanie dokumentacji technicznej przez samorząd województwa. To jest praca żmudna. Wielokrotnie doświadczyliśmy tego na różnych. Inwestycjach wielokrotnie doświadczyliśmy tego, czy doświadczamy tego, przygotowując inwestycje w ramach programu 100 obwodnic, bo trzeba pamiętać, że ogłoszony program stół obwodnic nabiera tempa, ogłaszamy przetargi kolejnych inwestycji, ale pojawiają się pytania: a dlaczego nie budujecie obwodnicy w miejscu A, B, C i tak dalej. Ja stale powtarzam, to jest program dziesięcioletni, bo często w takim cyklu, może nie dziesięciu lat, ale sześciu, siedmiu lat, należy rozważać inwestycje, bo cała procedura związana. Z uzyskaniem decyzji środowiskowej, z wytrasowaniem drogi, z uzyskaniem decyzji środowiskowej, z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do ogłoszenia przetargu niestety trwa to jest około 5, czasami 6 lat, a jeżeli są, jeżeli są protesty, jeżeli są odwołania od kolejnych decyzji administracyjnych, to ten proces się wydłuża. Mam nadzieję, że i żabno również będzie mogło cieszyć się obwodnicą, bo dokumentacja, jak mówił pan wicemarszałek województwa Łukasz Smułka, jest przygotowywana. Program stół obwodnic to jeden z flagowych planów, projektów rządu. No i jakie inwestycje jeszcze tutaj na południu kraju w ramach tych stół obwodnic powstaną? Między innymi był tutaj zapis o obwodnicy Pilzna, Brzostku, Kołaczyc, czyli ta trasa bieszczadzka, która ma łączyć, łączyć Małopolskę z Podkarpaciem. No i jakie jeszcze te inwestycje są zaplanowane w, tych, w tym programie stół obwodnic? Na ten program Słowodnic musiałbym cytować i zanudzić naszych słuchaczy. Ja odpowiem cokolwiek inaczej. Program Słowodnic daje szansę na to, że w najbliższej dekadzie, do 2030 roku, w całej Polsce zlikwidujemy najbardziej uciążliwe miejsca, które generują zatory na drogach. Miejsca czy przestrzenie, w których zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest bardzo duże, w którym niebezpieczeństwo wynikające z no, przez poruszanie się pojazdów ciężkich, centrami osiedli, miasteczek, miast jest olbrzymie. I wyeliminujemy to zagrożenie, wyeliminujemy również e, e, w, wszystkie samochody, które zanieczyszczają środowisko, bo trzeba pamiętać, że poza e, hałasem, poza tym niebezpieczeństwem wynikającym na wprost z przejazdu samochodu, to są jeszcze dziesiątki tysięcy ton dwutlenku węgla wyrzucane z rur wydechowych samochodów przejeżdżających przez, stojących w zatorach, wolno przejeżdżających, posuwających się wolno przez centra miasteczek. I też w Małopolsce taki projekt dotyczy wielu obwodni zwiast systematycznie. Usuwamy te przeszkody. Jeszcze raz powtórzę mam olbrzymią nadzieję na to, że tą przeszkodą, jaką jest brak Wschodniej obwodnicy Tarnowa z tą przeszkodą również sobie poradzimy. Mam nadzieję, że miasto Tarnów i samorząd Tarnowa i Pan prezydent wreszcie znajdzie rozwiązanie swoich problemów finansowych i mam nadzieję, że w wielu innych miejscach miejscowościach, w Małopolsce tego typu inwestycje poprawią jakość życia. Przykładem jest, są słomniki. Wiele, wiele osób, wielu mieszkańców ziemi tarnowskiej i Tarnowa jechało z Warszawy przez, w kierunku Krakowa przez słomniki, czy też jadąc na północ Polski w kierunku Warszawy przejeżdżało przez słomniki. Wielu tam ugrzęzło często w zatorach kwadrans, 20 minut w sobotę, w niedzielę po południu, to to jest normą. Pół godziny to jest norma. Jesienią otwieramy e, odcinek drogi ekspresowej S7, który jest w, jednocześnie obwodnicą Słomnik. I ten moment oddania tej obwodnicy to będzie zmiana jakości, jakościowa życia mieszkańców Słomnik, ale też zmiana jakościowa wszystkich tych, którzy podróżują drogą numer 7 w, w Małopolsce. Przypominam sobie oddanie do użytku obwodnic mi, miasto, miasta Ryki w w, przy drodze krajowej numer 17, Lublin-Warszawa. Miasto było rozjeżdżane przez samochody, z żywcem dosłownie było rozjeżdżane przez samochody. Często zatory drogowe w obydwu kierunkach blokowały miasto. Dzisiaj miasto odetknęło, ludzie żyją normalnie, ruch tranzytowy odbywa się drogą ekspresową numer 17, która została oddana do użytkowania przed dwoma laty, zaś. W, wszyscy w mieście cieszą się, bo poziom życia, poziom poczucia tego komfortu jest wreszcie odczuwalny, również i znany mieszkańcom miejscowości Ryki. I tak będzie na pewno w przypadku wielu miejscowości w Małopolsce i wielu miejscowości w skali całego kraju. Gościem Radia RDN był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim Państwu dobrego dnia.